mi się telefon. Nie, bo mi spadł. Ja tam jeszcze, o, życie tam, o, nie, 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 jeszcze ten 10 funtów, żeby obniżył. Ja tu jestem raz na rok, albo na dwa. Nie mam chwała, ale przecież tu muszę żyć jakoś. Ale w ogóle nie miałam naprawdę tak dużo pieniędzy. Tu jest co robić. Można surfować, żeglować, jak chcesz wybuchować, można. Są takie super, te pomarany, naprawdę super. Ale to taka wieczka z prawie około 100 zł kosztuje, czy 80. Trzeba szejk sobie pływać. To jest tylko 9 minut. Prawda, jest co robić. No, w takiej wodzie. Szklanymi dynami. Wycieczki w górnym. W taka wyspa się nazywa Olivia Beach. Nie, Olivia, ale to jest takie. To jest Rafa Verafia. Do Wiesu. To jest fajna pozytywa, ale wie, co mówiliście, to jest ten z pierwszych utrów, który tutaj była. Dwa lat, trzy lata. I tam się wypływa i normalnie jest Rafa Polarowa. Niesamowite. Takie okazje, że po prostu człowiek aż... Fajny kubeczek. I bardzo mi się podoba, że do Wiesu nie dotarła jeszcze młoda plastikowa, więc jeżeli dotrze. Wszystko jest szklane. Albo kartonowe, albo kartonowe pudełka, serek w szklanym opakowaniu. Szklana fanta. Fanta i... Bo tutaj miałam full, a przyszłam do tego hotelu, to miałam pełno picia różnych rzeczy, tutaj od razu zdałam. Niedużo plastik, wszystko jest szklane. Może dlatego, że plastik się w sposób wystopił. Do którego co roku przyjeżdża facet z Warszawy i kupuje 20 szysz, bo on ma taki sklep, bo on jest mało taki sklep, to jest fajna rzecz, taki coffee shop, jak kawiarenka, nie mogę sobie zapalić, bo tutaj normalnie się pali, pijesz kawę, człowiek poprosi szyszę, mógłby się pić, to nie muszę, a ja mam dzisiaj, to ja mogę sobie palić. To jest fajnie, jest też tutaj taka jedna Rosjanka, bo wczoraj byłam z którymi znajomymi. Taki ładny dzienniczek. Taki wyglądający jak lato na rozwoju wybrzeżu. Tylko bardzo drogi. Ale chodzenie na razie nic nie kosztuje. I jedzie BMW, ale takie BMW, że normalnie taki kabio, ale no tak zrobione, że po prostu. A w środku babka pojechała tam dwa razy w dwie strony, a kolegium powiedział, że z Rosjanka otworzyła sobie tu jakiś biznes i żyje i się jak ho-ho. To jest bardzo łatwo, żeby osłyszeć. Tutaj nie ma przez pierwszych ileś lat nie ma podatków. Jak się w ogóle wybuduje budynek bez dachu, a tutaj pada 3 dni po roku, no? Można po prostu zrobić tak, że ostatni piętro jest pustym, co nie ma? Więc też ileś tam nie ma tych podatków, no.
naprawdę. Jakby to tak się tak skręci, jakiś kupisz ktoś polski. Wydaje mi się, jak było to święto, nie wiem, jak chce się zbłądzić, nie poczuć się, nie wiem, jakie są święta, ale nie w Niebostopieniu, w Niebostopieniu też tam festiwale były, ale no to takie państwowe nasze, tam coś, to chyba jeszcze jakieś przed wojskiem tym polskim święto było, to tutaj normalnie był imprezy. Były filmy po polsku, o polskiej historii, czyli po angielsku, wszyscy wiesz, wiedzieli, lepiej wiedzieli ci, też kawiarnia, pracujący oficjalnie. Lepiej znali historię, bo musieli zdać niż ja. Polski. Wszystko zrobione po turystów, bo to miasto żyje tylko turystami. Ale jest bardzo fajnie przez to, że jest bardzo dużo Polaków, to jest człowiek siedzi na plaży, się czuje jak w domu, bo wszyscy dokładnie po polsku mówią. Ale oczywiście idzie parka po polsku. Znaczy, ja bym nie powinien... Trudno powiedzieć, czy Polacy, czy nie Polacy. Akurat nagrywałam kamerą. I to się mówi, a mama ja jeszcze nie. No kurwa, przecież tu jest plaża, a nie coś tam. I od razu wiadomo, że Polacy. A niektórzy ludzie są tak obsterni, obrzydliwi. Po prostu nie wiem. Ale tutaj każdy się czuje piękny. Bo nikt też mnie nie traktowali, co nie? Ale naprawdę są takie głupasy, że do czegoś nie powiedział jeszcze. I nie tylko poszło w Egipcie. Ktoś jedna babka się usiadła na leszak, bo są na tej mojej ulubionej plaży. Takie długie łóżka z takimi miękkimi tymi, no się leży pod takimi takimi warstwami. Oczywiście będziemy wysłuchać do słońca, jak to się są twarze. A my ile to? Tak ona usiadła na to drewniane, na to łóżko, to myślałam, że się zabawię razem z siebie. Normalnie, no usiadła. No taki tyłek dziewczyna, kobieta miała. No, taka bardzo około 50, ale no... No nie wiem. Zobacz o siebie. Ja to wywołało, ale już nie było. Nasze ciało znowu. No będę musiał sprzedać. To jest takie życie, ja będę zapłaciłam. Nie wiem. No to co, się zapomnisz jeszcze? Włącz na chwilę, wyję nogi, spróbuję zapłacić szef. A jak spłonę, będziesz tu mówić, ale recepcjonista mi widział, że ten szef mi powiedział, proszę nie pani. A pozywam mu maskę? Chyba, bardzo fajna rurka. Rurka jest naprawdę się tak prawie profesjonalna. Ale pięknie wyglądała, oczy mi aż przestało. Ała. Rureczka. Ja ją umyję, bo nie wiem, czy może wrócić, bo też jest oryginalnie zapakowana. Fajno. Jutro idę na pan znowu. I zdaję nowy gatunek ryby. Wiem, że pewnie nie rozpadłem, że ja sobie, że on jest nowy, ale na pewno warto wspomnieć o tym, że ja odbyłam. Dobra. O, odbyłam przecież. Bo siatkę spalą, nie wiem. Bo w tym sklepie kupiłam welcome, let's see. A idę.